Cześć, po raz kolejny nadaję z innego miejsca, bo nadaję z Teneryfy. Znowu wyjechałam na miesiąc, trochę żeby uciec od europejskiej zimy. Przepraszam za brak filmików w zeszłym tygodniu. Byłam po prostu niewyjściowa, miałam zapalenie zatok, które rzuciło mi się na oczy i wyglądałam jak potwór, więc to naprawdę nie był moment, żeby robić filmiki. Zanim zacznę, chciałabym jeszcze bardzo szybko powiedzieć, że teraz jest Black Friday, więc jeżeli oglądasz ten filmik od dzisiaj do końca tygodnia, to mam dla Ciebie zniżki. To są największe zniżki jak do tej pory. Czyli tak, na wszystkie moje książki i diety aż minus 50% z hasłem Black Vulture. Pisane razem z dużej litery, podam to w opisie filmiku. I na mentoring jest minus 500 zł z hasłem Black Mentoring. Też z dużej litery, pisane razem, też podam pod filmikiem. Dobrze, więc zacznę nasz temat. Jest to temat na zamówienie. Dostałam pytanie, czy mogłabym coś powiedzieć o lękach. I tak, mogłabym powiedzieć coś o lękach, bo. Oczywiście, co to są lęki, jak sobie z nimi radzić, bo jeżeli możecie się domyślić, w pracy właśnie coacha, mentora, pomagam ludziom z zaburzeniami odżywiania przede wszystkim, ale spotykam się z różnymi rodzaju lękami, tak? Przede wszystkim przed jedzeniem, przed jakimiś produktami, ale nie tylko. Jak idziemy głębiej z moimi podopiecznymi, nie pracuję tylko nad tym, co masz jeść, o której, tak? To oczywiście to też ruszamy, ale bardziej idziemy gdzieś właśnie głębiej do tej istoty człowieczeństwa, do tego, co Wam mówię tutaj w tych filmikach, do tego, żeby się gdzieś nie bać swojego doświadczenia, do tego, żeby żyć w takim wewnętrznym spokoju. I jak dziewczyny, czy też chłopaki załapią ten spokój, to co mają jeść czy nie jeść staje się poniekąd oczywiste i w ogóle nie wymaga już żadnego myślenia. Tak samo jak oczywiste jest, nie wiem, że pijesz wodę, jak chce ci się pić i nie musisz rozkminiać, czy już wystarczająco wody, dużo wody wypiłaś, o której i tak dalej. No ale właśnie często też ruszamy w związku z tym sprawy takie jak lęki. A teraz, kiedy rozszerzyłam swoją działalność też na taki, że tak powiem, ogólny coaching czy mentorowanie osobom z innymi problemami, to właściwie nawyki i lęki to są dwie takie główne bolączki, z którymi do mnie przychodzicie. Więc tak, widziałam różne lęki, naprawdę przeróżne. Miałam ostatnio podopieczną, która dostawała ataków paniki w autobusach, bo miała myśl, że wszyscy ją oceniają. Miałam kogoś, kto mimo prawidłowej wagi bał się głodu ekstremalnego, którego doświadczył 2 lata wcześniej, tak? I ciągle gdzieś to się działo, nie? Że będzie ten głód ekstremalny. Miałam osoby, które bały się, że nie zdążą. Tak? Czyli właśnie podopieczna, która nie mogła odpocząć, każdą wolną chwilę spędzała na sprzątaniu, ogarnianiu, tak? Mając zawsze takie poczucie, że nigdy nie zdąży, że jeszcze jest tego więcej i więcej. Rozmawiałam z kimś na Instagramie, nie była to moja podopieczna, ale z kimś, kto dziewczyna bała się, że jako, że nie jest katoliczką i nie chodzi do kościoła, że chce żyć po swojemu, to któregoś dnia po śmierci pewnie okaże się, że jednak Kościół katolicki miał rację i ona pójdzie do piekła, czy coś takiego. Tak? Więc jakby od takich przyziemnych, totalnie lęków po jakieś totalnie abstrakcyjne lęki. I dla tej osoby, która jest dotknięta takim lękiem, wygląda to zupełnie realnie. Tak, większość osób będzie się śmiała może z tego, no jak to, że pójdziesz do piekła, ha, ha, ha. Tak, dla nas to się wydaje zupełnie jakieś odjechane i od czapy, tak, ale dla tej osoby jest to poważny problem, bo ona naprawdę w to wierzy.
I to zatruwa jej życie, to po prostu obniża jakość jej życia. No i jakby standardowe podejście do takich lęków, z tego co się orientuję, jest takie, że patrzymy na content tych lęków, tak? Na treść tych lęków. I na przykład, jak ta dziewczyna właśnie od tego piekła pytałam, chodziła na różne terapie, no i pytałam, jak do tego podchodzono? No i mówi, że podchodzono do tego tak, że próbowano jej wytłumaczyć, że to, czego się boi, nie jest realne. Tak, że nigdy nie możesz wiedzieć, co nas czeka po śmierci, że nie wiem, Bóg jest miłosierny, tak, i nikogo nie skaże na żadne piekło, że nawet nie wiem, papież Franciszek powiedział, że piekła nie ma, tak, i nagle hulaj dusza. Tak, i jakby próbowano gdzieś zaadresować kontent tych lęków. Tak, czy na przykład moja podopieczna, która cały czas miała poczucie, że nie zdąży, że ona musi tyle jeszcze zrobić, że ona nie może odpoczywać. I oczywiście odpoczywała, ale tak, że objadała się i piła alkohol, nie? To ją zwalniało z tego, Jezu, muszę coś robić, nie? I wtedy po prostu mogła się wyłączyć, no bo się objada, tak, jest w trybie objadania się i ma wszystko w dupie, nie? I też gdzieś próbowano z nią rozmawiać na zasadzie, no tak, no przecież masz małe dziecko, więc nieważne, że masz w tych szafkach tam, nie wiem, nieidealny porządek, tak, trzeba odpoczywać i tak dalej, nie? Ale gdzieś to dla niej było po prostu realne i nawet jeżeli ona sama sobie tłumaczyła to na logikę i na rozum, tak, i ta dziewczyna od piekła też sobie tłumaczyła na logikę i rozum, to po prostu jakby to nic nie dawało, nie? Dlatego, że adresowaliśmy ten content tych myśli, tą treść tych myśli. Często porównuję umysł do aparatu, który wytwarza bańki mydlane. To już kilka razy przytaczałam tą metaforę. Tak? I to właśnie zajmowanie się lękami w taki sposób bym porównała do patrzenia na kształt tych bańek, nie? Że patrzymy, tu leci taka bańka, uformowana już, tak? Czyli nie wiem, boję się piekła i próbujemy coś z tą bańką zrobić, próbujemy coś z tą formą zrobić, nie? Czyli pokazać ci, że nie wiem, że to jest bez sensu, że nie ma się czym martwić, tak? Jakby, a dlaczego to się wzięło, a skąd? Też ostatnio właśnie jestem na takim forum i tam ktoś zapytał, jak się adresuje lęki. Tam wypowiadały się różne terapeuci i też jakby mówili, że próbują dojść skąd to się bierze, tak? Czyli jakaś, wiesz, retrospekcja, jakaś historia, tak? Skąd się bierze taki lęk, co może też być pomocne, tak? Ale jeżeli się skupimy na tym, skąd się to bierze, tak? To znowu gdzieś patrzymy na content. Jakby nawet sama wiedza, skąd się to bierze, nie zrobi nam tyle, co właśnie zrozumienie tego, co tutaj zaraz powiem, nie? A powiem tak, że ja podchodzę do tych rzeczy zupełnie inaczej, nie? Czyli zamiast patrzeć na ten content, nie? Że ten uformowany content, że boję się piekła, tak? Czy boję się iść po 18, nie? Ktoś miał taką też myśl, to robię ten zoom out, nie? Robię to takie oddalenie się. I zamiast właśnie rozkminiać ten content, próbuję pokazać tej osobie, że to jest po prostu jakaś bańka. Tak? To jest jakiś produkt umysłu. To jest coś, co nasz umysł wypluwa. Tak? Czasami mówię brain farts, nie? Że po prostu takie pierdy, które nam się po głowie kołatają. Tak? I to jest po prostu jakaś myśl, któregoś dnia wydała ci się realna. Nie wiem z jakiego powodu, tak? Ktoś cię może tym piekłem nastraszył. Ktoś ci może wmawiał, że trzeba każdą chwilę wolną wykorzystywać na pracę i na sprzątanie, tak? Tak było w przypadku mojej podopiecznej. Wychowała ją taka mama, nie? Która po prostu mówi, co wolne, tak, święto, no to sprzątamy, nie? Więc to jej się wbiło w głowę, tak? Jakiś po prostu gdzieś nawyk, który nawet nie był jej. Ktoś, kto się boi jeść o 18,
No to wiadomo, skąd to się wzięło, tak? Z kultury diet i z tych wszystkich pierdół, które nam mówili przez całe życie, nie? Ta dziewczyna, która się bała środków transportu, tak, miała też to gdzieś od mamy, która bardzo często właśnie w tych środkach transportu oceniała inne osoby, nie? Patrz, jak ta wygląda, tak, jak ta się ubrała. I to było w dobrej wierze, tak, po to, żeby, nie wiem, zmotywować tą dziewczynę do, nie wiem, dbania o siebie czy coś tam, tak, ale wywołało taki efekt, że ona nabrała przekonania, że każdy ją w tych autobusach ocenia, nie? I jeżeli właśnie spojrzymy, że mamy taką myśl i że nie musimy nic z nią robić, że ona ostatecznie jest jedną z wielu baniek, które fruwają po naszej głowie i to my arbitralnie zwracamy na nią uwagę, tak? To my jej dajemy to znaczenie, to my jak się pojawia, to się boimy i próbujemy coś z tym zrobić i to rozbić, nie? No to wtedy mamy takie doświadczenie. Tak? Czyli ta myśl zostaje, nie odchodzi, tak? Bo zaczynamy o niej myśleć, myślimy o myśleniu, więc ten nasz aparat bańkowy wypluwa więcej tych baniek i one po prostu latają nam w głowie, tak? I nie widzimy nic poza tym, nie? Nic poza tym lękiem, nie? A jeżeli właśnie tak podejdziemy do tego, że to nie ma znaczenia, mało tego, jest okej, że taka myśl jest w naszej głowie. Tak, jest okej, że sobie myślę, że boję się zjeść o 18, nie? Czy że muszę wszystko posprzątać, ale nie przywiązuję się do treści tej myśli. Tak, po prostu widzę ją tym, czym ona jest, nie? Czyli myślą o jakimś negatywnym kontencie. Tak samo jak, nie wiem, myśl o tym, że muszę, nie wiem, zmyć naczynia, jest myślą o neutralnym kontencie. Tak? Czy myśl, że z wieczorem spotkam się z moim nowym ukochanym, jest myślą o pozytywnym kontencie. Ale poza tym kontentem każda myśl jest tylko myślą, nie? Tylko ma inny właśnie wsad, że tak powiem. Nie? I jeżeli tak się nauczysz do tego podchodzić, czyli bez jakichś emocji, bez preferencji, nie? Bez myślenia o matko, powinna mieć więcej baniek żółtych, a mniej tych zielonych. Jak to zrobić? A skąd te żółte się biorą? A dlaczego ja? Tak? A, nie wiem, może sobie przetłumaczyć, że te żółte są niewarte słuchania. Nie, po prostu miej sobie żółte bańki, patrz jak lecą, tak? Patrz jak odchodzą, jeżeli ich nie zatrzymujesz. A to, co jakby daje ci rozeznanie pomiędzy tymi bańkami, to jest twoje uczucia. Tak? Mówiłam o tym też wiele razy. Jak się czujesz? Nie? Jeżeli zaczynasz czuć o, stres, o Boże, tak, muszę to wszystko posprzątać i w ogóle, to znaczy, że ta myśl ci nie służy. I ona cię o tym informuje. Także hej, nie warto nawet otwierać tego pudełka, tej bańki i nie warto wygrzebywać, tak grzebać, co tam jest w środku, patrzeć na to, co jest w środku, bo jakby od razu wiesz, że nie ma tam nic dobrego. Tak? To wszystko, co tam jest, jest jakąś głupotą. Nie? I to też ważne, żeby wiedzieć, tak? Że te myśli właśnie są w większości jakąś głupotą. Nie? Że to naprawdę nie jest żadnym jakimś feedbackiem na temat naszego życia czy tego, co się w nim dzieje. Ja, tak jak już chyba wspominałam, właśnie miałam dużo myśli takich nieśmiałych, tak? Spotykałam nowe osoby i próbowałam coś z tymi myślami zawsze robić. Nie? Kiedy zrozumiałam, że wow, nie muszę naprawiać swojego myślenia, mogę je zostawić w świętym spokoju, tak? Mogę mieć je takie, jakie jest, to po prostu przestałam zwracać na to uwagę. Tak? I dalej mam myśli o matko, jak ja wypadam i coś tam, ale to jest takie, wiecie, takie cute, nie? No po prostu miałam przecież takie myśli przez 30 lat, jak nie dłużej, nie? Więc okej, mogłem sobie być do końca życia, ale nic mi już to nie robi. Nie? Co wcale nie znaczy, że jestem jakąś, nie wiem, hura do przodu osobą, także nie jestem sobą nagle i dusza towarzystwa. Nie, dalej jestem sobą, dalej jestem taka stonowana, spokojna,
tak? Ale po prostu to jestem ja, a nie jakieś napierdzielające myśli w mojej głowie, które sprawiają, że się tak naprawdę boję odezwać, nie? Mam cały czas cenzora. Jezu, czy ja dobrze mówię, nie? Więc takie jest moje podejście do lęków, tak pracuję z moimi podopiecznymi i naprawdę odnoszę, znaczy one odnoszą ogromne sukcesy, bo jeżeli tak spojrzysz na życie, jeżeli tak spojrzysz na te myśli, to tak naprawdę jest już wszystko jedno, co ci przyjdzie do głowy. Tak, czy sobie pomyślisz, że wylądujesz w piekle, że musisz koniecznie sprzątać, czy co tam ci się innego uwidzi, to nie będzie dla ciebie to stanowiło absolutnie żadnego problemu. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało. Zapraszam cię do mnie na sesję lub na mentoring, jeżeli masz ochotę. Też wrzucę wszystko na dole. Dobra, to by było na tyle. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Pa, pa!